Mamy dzisiaj super dzień, zbliżają się następne święta, następna edycja Świeć się z energią. Akcja fantastyczna, a dzisiaj jest tym bardziej super, że mam dwójkę gości, laureatów z poprzednich edycji, Wirę Polańską i Karola Przybyłem. Zaczniemy chyba od czegoś bardzo minimalistycznego. Mamy tutaj fantastyczne, duże okno i świetną kuchnię hotelową. W swoich ustawieniach zwróćcie uwagę na to, jak jest ustawiona kompozycja, gdzie jest źródło światła, o jakiej temperaturze jest to światło. Wykorzystajcie całą potęgę swojego mieszkania, znajdźcie wszystkie źródła światła, pościągajcie wszystkie lampki, zobaczcie jak to działa. Czy weźmiecie aparat fotograficzny, trochę więcej pracy, czy skupicie się na tym, jakie ustawienia będą potrzebne, jak zareaguje na to światło wasz telefon komórkowy. Zobaczcie, czy da się sfotografować przy oknie. Czy ten kontrast między zimnym światłem dziennym za oknem, a tym ciepłym od żarówek w środku pomieszczenia jest ciekawy. Pseudo spotkanie, pseudo stół wigilijny, poustawiać ludzi z tyłu, jedni stojący, jedni siedzący, niektórzy mogą się po prostu oprzeć. Wymiana doświadczeń międzypokoleniowa i wtedy my tak z boku sobie podchodzimy i robimy takie niby nic. Magia świąt się robi. Ja mogę jeszcze przez chwilkę doświetlić. Może warto doświetlić to nawet zwykłą latarką. Spróbujcie różnych punktów widzenia. Nie wszystkie zdjęcia wyglądają ciekawie z pozycji stojącej. Może staniecie na krześle, a może zaczniecie się po prostu czołgać po podłodze, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie bardziej dynamiczne. Talerze możecie fotografować z góry. Świetną robią kompozycje z innymi przedmiotami, które znajdują się na stole. Patrzcie, jak rozkładają się kolory i na który z nich najpierw spojrzy osoba, która będzie później oglądała te zdjęcia. Zwróćcie też uwagę na to, żeby nie robić za dużo zdjęć. Jedno, ale takie, które jest bardzo dobre.